Ma'am, there's an object coming into view now. Cortana, what exactly am I looking at? That is another halo. You're on your own. Understood. Hang on to your helmet. Fakie, to było wejście. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo, Wielkie Michalo 2. Dzisiaj pogramy sobie w Halo 2, coś co uważam za najlepszą odsłonę, za najlepszą grę Halo. O, to jest bardzo ważne, bo jeżeli słyszeliście moje wypowiedzi na temat ogólnie serii Halo, może wiecie, że moją ulubioną grą jest Halo 4, no bo to jest chyba oczywiste, ulubiona, najlepszy to nie jest to samo. Ulubione jest Halo 4, ale najlepszą grą Halo uważam to jest idealnie Halo 2. Świetnie tutaj złapano kwintesencję, tutaj zdefiniowano czym tak naprawdę jest Halo i tego się trzymano przez lata. Dzisiaj sobie no nie tylko pogramy, ale też właśnie skupimy się na tym jak to Halo 2 zmieniło, wykreowało, może to tak, bo w 2004 jeszcze za bardzo pojęcia o Halo nie było na świecie. Jak wykreowało właśnie pojęcie o jak powinno wyglądać Halo. Ej, jeszcze żyję. Zdychaj. Mam tutaj punkty rozrysowane i wybrałem poziom, który się nazywa Gamma Halo. I to jest coś, od czego chcę tak trochę żartobliwie, pół żartem, pół serio zacząć. Ale to jest gra, w której jest Halo. Serio, miałem kiedyś komentarz, że Halo 5 nie powinno nazywać się Halo, tam nie ma żadnego Halo. Pomijając może bezsensowność tego komentarzu, to jednak zauważyłem, jak bardzo piątka oddaliła się od sensu bycia Halo i cały taki klimat serii straciła. Gdzieś tam zagubiłam w międzyczasie. A jak fajne było późniejsze Halo Wars 2 i w niej było Halo, więc to na pewno przez nie. Oczywiście to jest takie bardzo dość żartobliwe i bardzo niepoważne przedstawienie sprawy, ale no zaczniemy może od tego. Dlatego wybrałem ten etap, to jest następne Halo, chyba instalacja 0.5 z tego co kojarzę. O, zbliżają się dalsi więcej kowenantów, a kowenanci są bardzo ważni dla tej części serii, ponieważ tutaj zagłębiono się w ich struktury wojska i to jak oni z ich strony postrzegana cała ta wojna i cały ten temat związany z Halo. Osiągnięto to oczywiście przede wszystkim dzięki wprowadzeniu grywalnej postaci jako był Arbiter i po prostu przez pół gry praktycznie gramy stroną przeciwną. Potem się to jakoś miesza w fabule i bardzo fajnie kumuluje. Znajduje jakąś kulminację nietypową. Schowaj się. I ta przedstawienie tej strony kowenantów jest tutaj bardzo ważne, bardzo istotne. I to jest coś, co zdobyło mój wielki szacunek u twórców. No bo ja udało mi się w przeciągu innych różnych materiałów dodatkowych polubić kowenantów i zrozumieć, że oni nie są tą zwykłą stroną przeciwną, do której strzelamy. No bo wiecie, mieliśmy współpracę z Arbitrem, potem w Halo 3. Mówię w kolejności, w której ja poznawałem ten świat. W Halo Legends był cały przynajmniej jeden odcinek pokazany z perspektywy właśnie jednego z Arbitrów. Halo ODST, ratowaliśmy jednego z nich, się okazało, że oni nie są takim przymierzem, za jakie można je było brać pierwotnie. I to działało bardzo fajnie i ogólnie, jeżeli miałbym wybrać jakiś najlepszy motyw związany z marką Halo, ze światem Halo 5, to nie byłyby w ogóle
Guardiansi czy motyw, zepsuty motyw spadkobierców, tylko byłaby to wojna na Sangeliosie, frakcji Arbitra i niedobitków Covenantów, no bo to było fajne, to rozwijał ten świat, to było takie charakterystyczne tutaj, że no, mogłoby się wydać takie same potworki, tacy sami kosmici będą się ze sobą prać, ale nie, właśnie nie, to jest skomplikowana polityka, która się rozwija przez lata i która musiała kulminować w tym momencie. I to, co jest fajne w Halo 2, to jest właśnie ten moment zamknięcia pewnej epoki Covenantów. Coś, co tutaj zostało absolutnie rozwinięte. Jeżeli coś Halo 2, Halo 5 zrobiło fajnie, to właśnie zamknęło pewne wątki i ja uważam je tak absolutnie za zamknięte. Chociaż to było takie przedłużenie w dość niezgrabny sposób rzeczy i poprowadzenie ich niesatysfakcjonująco. No ale poszło jak poszło. Skupiamy się teraz na tym, co seria ma najlepsze do zaoferowania. Więc poszukajmy tutaj przejazdu dalszego. Bardzo cenię sobie fabułę Halo 2 za sposób, w jaki prezentowała świat wokół Master Chiefa. Mało takich typowo fabularnych rzeczy dzieje się wokół Master Chiefa, no bo bohaterowie, grupa bohaterów w pewnym momencie się dzieli i jak się okazuje, Master Chief robi te mniej istotne dla fabuły rzeczy. No bo tu ma znaleźć, dopaść jednego z proroków, tam ma kogoś zarąbać, pozabijać trochę Covenantów, a od pewnego momentu to ekipa drugoplanowa wraz z tą drugą postacią, tą teoretycznie mniej lubianą, muszą pokonać głównego złego, muszą doprowadzić do rozłamu wśród Covenantów, najważniejsze rzeczy gdzieś tam się dzieją, w ogóle nie mają związku z Master Chiefem, ten rozłam nie ma nic wspólnego z Master Chiefem. I to jest właśnie fajne, to jest pierwszy krok w serii, żeby pokazać, że świat Halo nie kręci się wokół Master Chiefa, czy ogólnie Spartan. I to nie tylko są Covenanci, fajnie rozbudowana ta druga strona, ale postacie drugoplanowe też tutaj są, one też mają coś do gadania. Świetnym ruchem było wycofanie się ze śmierci Johnsona. No Johnson pierwotnie miał zginąć na pierwszym Halo, kiedy no Halo nie było planowane jako trylogia. I bardzo dobrym punktem było przywrócenie go i danie jakiegoś zdetnego wyjaśnienia w First Strike, olanie w ogóle końcowej sceny, gdzie tam, ojej, wszystko wybucha. I dopadli mnie. Mogłem już tutaj olać, niepotrzebnie tu wjechałem, bardzo źle. No i pani Miranda Keys jest, myślę, bardzo fajnym tutaj dodatkiem. Ona jest wysoce kompetentna, jest osobą, za którą chce się podążać i która no, działa aktywnie. Tam końcówka z indeksem, z powstrzymaniem, no to jest grupowa... Kurczę, to jest grupowy wysiłek, który no... w którym była bardzo aktywną osobą i to jest naprawdę fajne. To jest powiązane oczywiście z pierwszą grą, z dziedzictwem kapitana Keysa. No i to wszystko jest też na samym początku bardzo fajnie tutaj dokończone są wątki. Dostaję medal za ojca, więc no to już jest nawet dla nowych graczy świeżych pewien statut postaci, że coś... że jest ważna, ona nie jest byle kim. No i pokazuje w trakcie gry jeszcze lepiej, że no nie będzie tym byle kim. Więc to są postacie, które bardzo lubię w serii. Na pewno bardziej niż, nie wiem, Sarah Palmer i... jak on się nazywał szybko? I Laskiego. Bo mimo, że jakoś jest to kontynuowane, to są jakieś postacie, które mają swoich fanów, to no tutaj zrobiono to lepiej. Dobra, tutaj w ogóle ODST-ka mam na plecach. Całkiem spoko detal. O, dual wielding w tej grze. Myślę, że jest bardzo fajnie pomyślany. Myślę, że to jest coś, co super żołnierz w stylu Master Chiefa by potrafił. I fajnie, że to dano. Generalnie to jest coś nie do końca przystającego do stylu gry. No bo podstawowym stylem gry to jest oczywiście rzucanie, nawalanie granatów. I zerowanie tego licznika, żeby jak najmniej granatów było. Ale to po pierwsze pasuje, ja jestem fanem, wiecie, Max Payne'a i tych różnych dziwnych konceptów na... aha. Na władanie orężem. A tego nie widziałem nigdy w sumie. I to mi się podoba i to uważam, że jest fajne.
ale w sumie wiecie, no nie tęsknię. Jak nie ma, to nie tęsknię, jak jest, fajnie, że jest. No to jest takie uniwersalne podejście, które sprawia, że Halo zawsze będzie fajne. I generalnie arsenał jest tutaj ograniczony do minimum. Nie ma nawet karabinu szturmowego, który był w poprzedniej części, który był w trójce i który będzie zawsze poza tą jedną częścią. Ale żebym zrobił... Bo po prostu prowadzone SMG, prowadzono dual wielding, dwa SMG nawalają dużo lepiej. O! Dużo lepiej niż karabin, no i to był dobry ruch ogólnie. A. W serii Halo takie granaty na przykład to był zawsze dyskusyjny temat, bo próbowano ten pierwotny pomysł jakoś rozwinąć, dodać mołotowy, granaty, inne brutów przyczepne, czy prometeańskie. Prometeańskie to są praktycznie mołotowy, które się stosuje jak nie ma innych i których się zdawało, że jest w końcu za dużo. Odłamkowy i plazmowy obcych to jest taki idealny balans, który no jest obowiązkowy, jest kultowy i jest po prostu nie do przebicia w swojej uniwersalności. Wiadomo, model rzucania granatami w Halo to jest po prostu rewelka. Nie wiem, jakie byście wybrali najbardziej kultowe teksty w serii Halo, ale ja mam trzech kandydatów. Takich swoich. I byłoby to I need a weapon, finishing this fight i wake me up when you need me. I dwa z tych trzech tekstów są z Halo 2. To jest dla mnie pewien status takiego pisania, tworzenia historii, tworzenia produktu, linii, który po prostu bardzo sprawnie piętrzy tutaj rolę Halo 2 gdzieś na samej górze zestawienia wszystkich odsłon. Bardzo podoba mi się, że to jest gra, w której mamy wszystkie takie najbardziej kultowe typy przeciwników, bo są wszyscy kowenanci z połączeniem zarówno elitarnych, jak i brutali. Nie wiem, w jakiej grze mogliśmy elitarnych i brutali naraz nawalać. Może w Reach? Chyba w Reach to było. Ale potem już nie wrócili. I przy okazji w Reach nie było potopu. Potop jest takim idealnym balansem do walki z kowenantami, no bo kowenanci to są skomplikowani przeciwnicy wymagający odpowiednich taktyk, odpowiedniej precyzji i strategii, a potop to jest taka głupia siła napędowa, której jest po prostu dużo i którą trzeba uważać, żeby się bardziej nie rozmnożyła i której na przykład pierwotny gameplay z Combat Evolved bardzo mi przypominał gry w stylu Dooma, dzięki specyficznemu strzelaniu. Co my tu mamy? Cały czas nam tutaj gada nad duchem Cortana. Cortana to też jest kultowy, nadużyłam tego słowa, no ale naprawdę kultowy kompan w grze. Dobra, ponawalamy z ciężkiego sprzętu, nie ma sprawy. Najwyżej potem będę tym dziwactwem kosmitów strzelał. No bo jeżeli się zastanowicie, no to w Combat Evolved oni się w ogóle poznawali. A, jebłem se w twarz, sorry. Oni się w ogóle poznali przede wszystkim i ta ich więź powstawała w jakiś sposób. Ona jakieś tutaj ich braterstwo dopiero kiełkowało i no, nie mieliśmy takiej zażyłości jak taką, jaką była ostatecznie. Potem, pod koniec dwójki, Cortana jest w odosobnieniu. Master Chief ją traci w pewien sposób i w trójce musi odzyskać. I ten cały motyw odzyskania jest możliwy dlatego, że tak fajnie to wszystko zostało przedstawione tutaj w Halo 2. Halo 2 jest idealnym rozwojem relacji tej dwójki, dzięki czemu potem mieliśmy takie dobre zakończenie tego całego wątku w Halo 4, no i który zepsuto w Halo 5. Ale o tym może już mogliście słyszeć u mnie na kanale. Czas się pójść dobro dozbroić. Kto to mi jeszcze nawala? A masz, żeby nie było. No więc tutaj Cortana po prostu zagrała świetnie, tak jak trzeba. O, dawaj, stary.
Oj, fajne są też sceny, to było bardzo znamienite potem w dwójce i w trójce, że były te serie, te walki na dużą skalę. Oj, przepraszam was. W której byliśmy takim wielkim bohaterem. Żołnierze wywatowali na naszą cześć, dodawaliśmy im otuchy i było to fajne poczucie grania super jednostką. O. Dobra, jest ok. Są super prześwietne sceny w tej grze. Uważam, że absolutnie starusieńka, 14-letnia obecnie prawie gra, nie ma tutaj czego się wstydzić i ma absolutnie start do nowszych gier serii Halo. Jest walka ze Skarabem, która... No, walki ze Skarabem były tu i w dwóch częściach Halo. I w dwóch częściach Halo 3. W Halo 3 i w Halo 3 ODST. I tam one są taką walką z bossem, która ma prosty mechanizm i który no, przy dużej wprawie może nie trwać zbyt długo, więc nie ma satysfakcji. A tutaj jest to, z tego co pamiętam, walka w mieście, która się ciągnie przez cały etap. Ten skarab jest gdzieś tam z tyłu i w pewnym momencie po prostu dostajemy się na kładkę nad nim, wskakujemy na niego i możemy w końcu wszystko narozwalać. Więc ten etap jest dużo lepszy niż cokolwiek co dostajemy potem. Nawet walka z dwoma skarabami w Halo 3 temu nie dorównała. Jest świetne Cairo Station, kiedy przez okna stacji kosmicznej na orbicie możemy obserwować, co się dzieje. Co się dzieje, jak kolejne tutaj działa są niszczone, systemy obronne, jak kowenanci po prostu odkryli Ziemię i lecą na nią, żeby nam wpierdzielić ostatecznie. Oręż obcych, niezwykle ważny w serii Halo. Są bardzo fajne cutscenki. Kultem, znowu to użyłam to słowo, kultem obrosła scena, w której Master Chief rozbraja bombę, nie rozbraja bombę, w której dostaje się do bomby, która ma rozwalić Cairo Station i on mówi wtedy coś w stylu, mówi coś w stylu, że zwracam im ich bombę. I po prostu wyskakuje z tą bombą w przestrzeń kosmiczną, leci w jakiś statek, rzuca ją w jakiś statek i to po prostu jest przerewelacyjna scena, która nam no daje to, czego chcemy. Naszego świetnego, kopiącego tyłki bohatera, który robi niesamowite rzeczy. Więc to jak najbardziej ta część łapała. Czekaj. Tak więc to wszystko, co powiedziałem, co to było, obecność Halo, to jest najważniejsza rzecz w serii Halo, pamiętajcie. Strona Covenantów dobrze przedstawiona. Kurczę, moment. O, dronki, kolejny przeciwnik, który nie trafiał się w każdej odsłonie, ale tutaj musiał być. Obecność fajnych rozwiązań, które stały się obowiązkowe w innych grach później. Bohaterowie drugoplanowi, arsenał ograniczony do niezbędnego minimum, do takiego rdzenia, wokół którego budowano potem. Przekultowe teksty, bohaterowie drugoplanowi, relacja Master Chiefa i Cortany. Niesamowite sceny, które tutaj musiały ustanowić poprzeczkę bardzo wysoko dla reszty serii, które się do dziś niczego nie wstydzą. No i w sumie coś, co jest charakterystyczne dla tylko dla Halo 2 do dzisiaj. I coś, z czego gra może nie do końca być dumna, to może wspomnę na sam koniec, to są walki z bossami. Kojarzę w tej chwili na pewno trzy walki z bossami. Jedna z prorokiem jako master, czyli potem dwie walki jako arbiter. Jedna to jest z dowódcą heretyków, który ma tam jetpacki i się rozdwaja. Oraz walka na koniec z Tartarusem. To nie są standardowi przeciwnicy, bo w nich nawalamy. I generalnie system walki w Halo jest taki, że kiedy się pozbędziemy technologii chroniącej przeciwnika, to możemy go wprawnie rozwalić jednym strzałem i to te walki właśnie one za bardzo tego nie egzekwowały i robiły z przeciwników takie nienaturalne gąbki na naboje, coś co jest coś czego gracze nie cierpią i coś co było tutaj, ale zrobiono to też w pewien sposób z polotem. Walka z prorokiem jest taka, że możemy na niego wskoczyć i go nawalać, coś co zainkorporowano do walk z czołgami i to było takie w stylu Halo i było w sumie zabawne, ale resztę jak najbardziej no nie podoba mi się i dobrze, że nie powróciła już nigdy. Czy ja dobrze idę? Oczywiście, że nie. No, tak więc to były moje zachwyty nad Halo 2. Chciałem wam przekazać, dlaczego według mnie jest to najlepsze Halo. To jest taki wzór
według którego trzeba robić dobre gry z Halo, według którego można spokojnie czerpać, z którego źle zaczerpnęło Halo 5 Guardian, z którego dobrze zaczerpnęło Halo Wars 2, z najświeższych przykładów. I to dlaczego Halo Wars 2 jest świetnym Halo, pisałem swego czasu na gameplayu na moim blogu Halologia, link macie w opisie, postaram się, żeby to dotarło do jak największej, do jak najszerszej publiki. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych filmach, a ja będę tutaj teraz błądził, szukał przejścia, bo w tych głupich czasach ludzie im pomyśleli, żeby dawać głupim graczom znaczniki. Cholerne stare gry. Dzięki wielkie za uwagę. Cześć. Wow. Jeszcze nie wyłączyłem nagrywania, ale to też jest w stylu Halo. Wielkie, dziwaczne konstrukcje starożytne, które technologią przyprawiają ludzi o ból głowy, a które dla kowenantów są, nie wiem, jak Watykan dla chrześcijan, jak te wszystkie święte miejsca, do których się udają. I to no jest coś rewelacyjnego, co niesamowicie oddaje ducha Halo. I to musi być w każdej odsłonie. To było dużo na Sangeliosie w głupiej piątce. I o, Halo 2 też absolutnie daje radę. Tu się czuje wielkiego, tu się czuje rewelacyjnego ducha tej serii, no, który był wtedy kształtowany. Halo 2 to najlepsze Halo. Nie mówię, że najlepsza gra, ale na pewno najlepsze Halo. Jeżeli chcecie poznać Halo, sprawdzajcie Halo 2 w dowolnej formie. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Widzimy się potem. Najlepiej w kronice Halo. Cześć. A, powiedziałem o broni wręcz? Ona też doszła w Halo 2.